Przeczytałem, słuchajcie, wczoraj, że Polska nadal jest krajem wysoce skorumpowanym. Obowiązuje zasada, jak nie dasz, to nie masz. Ale walka z korupcją dynamicznie się rozwija i trwa w najlepsze. Podobno powstał tajny klub anonimowych łapowników, żeby leczyć wysokich urzędników państwowych na drodze terapii grupowej. I to po wstępnym lepieniu wazoników, żeby przełamać mosty, zaczyna się. I mówi urzędnik od autostrad Marian Koperta. Od 2 dni nie biorę. Mam nerwowe ruchy, nie wiem co robić z rękami. Przeszkadza mi łopot podszewek w pustych kieszeniach. Wypowiedź posłanki Marioli do rączki. Od kiedy przestałam brać, ciągle daję i nie mogę się powstrzymać. Inny urzędnik państwowy Zenon Szuflada opowiada, jak wpadł w szpony korupcji. Na początku brałem tylko w godzinach urzędowania. Potem już wszędzie wpadłem w ciąg. Brałem coraz większe kwoty. Doszło do tego, że już nie miał mi kto dawać. Parlamentarzysta Jerzy Bakrzysz zdradza, że aby się odzwyczaić, założył sobie 2 konta i przelewa sobie kwoty z jednego konta na drugie. To nie to samo, mówi, ale ta namiastka łapówki pozwala jakoś przeżyć 2 dni. No i klub anonimowych łapowników funkcjonuje całkiem dobrze, natomiast propozycja utworzenia klubu oddających łapówki została przez anonimowych łapowników odrzucona. Twierdzą oni, że tak do końca to jeszcze nie zwariowali.